Gra druga, właściwie runda druga, gra pierwsza i tu muszę od razu przyznać, że trafiłem na bardzo ciekawego przeciwnika, popełniając przy okazji w pierwszej grze całą masę błędów. Zacząłem z ręką z Simi Killgate'em, Islandem, Trackerem i Vital Spicerem. Znowu nie jestem do końca zadowolony, ale mimo wszystko kipuję tą rękę. No i zobaczmy, jak się to będzie rozwijało. Dimir Killgate wcale mnie nie cieszy, ale akurat dobranie Foresta jest tym, co chciałbym widzieć. Jeszcze jeden land, jestem zadowolony. Oczywiście tutaj trochę mnie karci, ale landa w końcu dobieram, zagrywam Mistrawena i trochę spowalniam przeciwnika, który nadal napiera mnie miśkiem. Angry Spriggan, oczywiście od razu. A nie, jeszcze nie od razu. Ponieważ mogę tutaj użyć Blinka, dlatego korzystam z Blinka. A tam stapowania. Ale tutaj już się nie ociągam. Zabijam Spriggana, bo jednak to jest bardzo agresywna kreatura. I tutaj malutki pierwszy błąd w zasadzie popełniam, ponieważ powinienem zagrać Cackling Counterpart, skopiować Hookmastera, potem stapować jednego ze stwora, pewnie Death Hood Cobra, poświęcić tego sklonowanego stwora i w następnej turze zaatakować w Lilianę z powietrza i w przeciwnika, zabijając tego Dredgescape zombie. No ale niestety wybrałem tego trackera, który wydawał mi się w tej chwili już niepotrzebny. Jak się jednak okazało, gra się rozwijała naprawdę długo i się to na mnie, może nie jakoś bardzo, ale troszkę się jednak zemściło. No ale jak się widzi Lilianę, no to trochę można się spietrać i spanikować. Jak zwykle zagrywam najpierw sensor Splicera, żeby Vital Splicera nie musieć wystawiać na strzał. Przeciwnik tymczasem zagrywa najlepszego komona setu, czyli Dinnerowa Horror, pozbywa się Stoic Angela w ten sposób, bo muszę coś discardować. Tu kolejny błąd, bo nie powinienem atakować. Jeśli już zaatakowałem, to powinienem regenerować. Tutaj znowu niepotrzebnie atakuję, bo oczywiście nic z tym nie zyskam, a tylko mogę stracić, więc to było bez sensu. Przeciwnik to zresztą wykorzystuje. Ale tym razem mam Blinka, więc jestem w stanie zablokować podwójnie. Op zagrywa Abrupt Decoya, co nie jest akurat w tym wypadku szczególnie dobre. Powinien przeciwnik zabić najpierw Vital Spicera, a dopiero potem zaatakować Dinnerowa Horrorem. Bo tak jestem w stanie sobie zregenerować. I choć nic nie tracimy, to op, nic nie zyskuje. Tutaj zresztą też przeciwnik zaraz popełni kolejny głupi błąd. Tak więc i ja błądziłem, i on błądził. I taka stagnacja utrzymywała się naprawdę długo. Ja coś tam sobie wracałem, coś tam sobie blinkowałem, a powinienem zarywać jednak chyba sensor Splicera tutaj w tej sytuacji, a nie blinkować przeciwnikowi tego Vampire Nighthawka, z czego tak naprawdę nic sensownego nie było. Tutaj jest ten moment, kiedy przeciwnik popełnił błąd, bo wreszcie ja zagrałem dobrze i zablokowałem, zregenerowałem. I przeciwnik stracił Golgari Rotwurma.
tak ani ja nie mogę zaatakować, ani on specjalnie nie może nic zrobić, aż do czasu. Kolejny Rodworm. Ja zagrywam Sigurd Rakla, dobierając z niego Azorius Guildgate'a i zrzucając Landa. No nie jest to w takiej sytuacji coś, co się chce zobaczyć, dwa Landy z Orakla, ale powiedzmy sobie szczerze, no przynajmniej nie dobieram ich tura w turę, więc jednego zrzucam, jednego dobieram, to też nie jest aż takie straszne. No ale tutaj troszeczkę mnie flodzi, troszeczkę się tym martwię, bo dobiera się zaraz kolejny land. Jeszcze po Hookmasterze. Ale też nie dobieram tutaj nic szczególnie mającego wpływ na Battlefield, tak więc równie dobrze mogłyby być to landy, ten Talon Trooper i Core Hookmaster. Wreszcie dobieram coś, co mnie cieszy, to znaczy Mystic Genesis. Czy Fists of Ironwood jest kontrowalny? No nie w tej sytuacji, mimo że Vampire Nighthawk z dociągiem kart nie jest szczególnie i z Tramplem nie jest szczególnie mnie cieszący, no to jednak nie ma tutaj powodu, żeby coś takiego skontrować, ale jakiś win condition jestem w stanie zabrać. Tutaj ważna kreatura, Lone Missionary, która mogła mi tą grę wygrać, ale niestety nie zrobiłem tutaj tego, co powinienem. O czym zaraz się przekonamy. I w tym momencie przeciwnik zaczyna robić to, czego się trochę bałem, to znaczy strzelać we mnie z tego Rodwurma. A jeszcze trochę stworów dostanie i naprawdę będzie z samego stołu w stanie mnie zabić. I trzeba przyznać, że przeciwnik ma naprawdę ciekawy deck. Przemyślany i silny. No, pomijając oczywiście to, że ma w deku Lilianę. Czy w końcu Arachnus Spinner to jest coś, co można kontrować? Wydaje mi się, że tak, chociaż nie w tej sytuacji. To jest generalnie stwór, którego skontrować warto, ale tutaj przy tym układzie stołu, jaki mam, przy możliwości regeneracji golemów, nie było najmniejszego powodu, żebym to skontrował. Generalnie jest to bardzo dobra kreatura, ale w tej sytuacji to był błąd, który się zaraz zemścił, ponieważ powinienem skontrować Falkenrath Nobla, który się właśnie tutaj pojawia. A w tym momencie troszeczkę panikuję, kupując sobie Golema i Mist Ravena, flickerując, żeby pozbyć się Golgari Rotwurma. Powinienem spokojnie policzyć, ile przeciwnik ma stworów, ile jest w stanie zagrać, żeby mnie zabić, ile ma many. I przede wszystkim powinienem wziąć pod uwagę to, że jest tutaj tylko dwie karty w bibliotece przeciwnika. I powinienem linkować Lone Missionary. No niestety spanikowałem i zacząłem się bawić w blinkowanie, co nie było dobrym rozwiązaniem. Skończyło się no, tak jak się mogło skończyć, moją przegraną. Gdybym zblinkował sobie tego Missionary dwa razy, przeciwnik nie byłby w stanie mi tutaj tak naprawdę niczego zrobić.
już akurat jest atak trochę z desperacji. No i kończy się tak, jak się miało skończyć. Kiedy się już orientują, że mogą sobie blinkować Lone Missionary, żeby się uratować, jest już za późno. Przejdźmy zatem do gry numer 2. 7 minut czasu sprawia, że z takim ciężkim grindy deckiem, jaki mam przeciwko sobie, nie będzie mi wcale łatwo wygrać. Tak więc wygląda na to, że ta gra będzie jednak na straty. No ale zobaczmy, jak to wyglądało w drugiej grze. Nie zapowiadało się w każdym razie zbyt dobrze. I mamy grę numer 2. Tym razem zaczynam z ręką w miarę ok, ponieważ mam dwa zagrania, Lone Missionary, Deputy of Acquittals, potem jest Wing Splicer, w końcu zielony się dobierze dla tych kart. Tak więc jak najbardziej wydaje mi się, że jest to ręka kipowalna. Tym bardziej, że chcę blinkować. Jeszcze teraz dostaję Skyfishera, wolałbym Landa co prawda, ale Skyfisher też pozwala mi zblinkować mojego Lone Missionary, co akurat mnie bardzo cieszy, bo okazało się, że punkty życia w tym matchupie będą dosyć ważne. Dobiera się ląd. Ja korzystam z tego, że przeciwnik trochę pomija landy i jestem w stanie go atakować. Niestety tracę golema, ale nie jest to problem, ponieważ mam Wing Splicera, dalej jestem w stanie atakować z powietrza. No i tutaj już pozbywam się z Ulvenwald Trackera Angry Spriggana i atakuję w powietrzu za 6 i koniec. To była bardzo szybka gra, zajęła tylko mi 1,5 minuty i miałem troszeczkę szczęścia, bo przeciwnik trochę tych landów nie dobierał, nie zagrywał tych swoich najcięższych stworów. Możemy przejść do gry trzeciej, która okazała się decydująca. Gra numer 3 i pytanie, czy uda mi się wygrać, czy wygra jednak mój przeciwnik? Mamy czasu bardzo niewiele, ja tylko 5 minut 27, przeciwnik tylko 7:20, ale to ja jestem pod presją czasu. Dobieram startową rękę z dwoma landami. No, jestem w stanie zagrywać score Skyfisherów, jest Wall of Frost z sideboardu. Tak więc zostawiam to, chociaż to też nie jest jakaś specjalnie optymalna ręka. Dobiera się Rootborn Defenses, też mnie to specjalnie nie cieszy, ale tu jest już ląd. Mam wszystkie kolory, zagrywam Ulvenwald Trackera. Przeciwnik pozbywa się z Night Terrors mojego Skyfishera. Nie wiem, czy to było optymalne, ale tak przeciwnik wybrał. Dogrywam Talon Troopera, ponieważ jest to lepsze z punktu widzenia wykorzystania many. Przeciwnik na szczęście ma też jakieś problemy z maną, jak w poprzedniej grze. No, dzięki temu jestem w stanie zagrać Skyfishera, zagrać jeszcze raz Ulvenwald Trackera. Nie jest to najbardziej optymalne rozwiązanie, ale też nie jest jakieś specjalnie złe w tej sytuacji, która tu jest. Wybiera się szczęśliwie Core Hookmaster, chociaż i tak atakowałbym w powietrzu, to tylko jeden punkcik życia, ale zawsze to coś. Tutaj, korzystając z tego, że przeciwnik jest wytapowany, zabijam Spriggana, atakuję za 6. Mimo wszystko oponent się broni. Primal Command jednak to jest porządna rzecz. Rozwijam w takiej sytuacji pozycję na battlefieldzie. Przeciwnik zabija słusznie Abrupt Decoyem Trackera. Dalej rozwijam pozycję na battlefieldzie. Chociaż trzeba też przyznać, że no, oponent tutaj naprawdę już sobie też buduje pozycję i też nie wygląda to jakoś szczególnie wesoło. Zaczynam się martwić, szczególnie, że Falkenrath Noble się pojawia. Kolejny Rotworm. Tutaj przeciwnik wykorzystuje
sytuację, chociaż do ataku, chociaż to, co tutaj zrobił, nie było rozsądne. On wiedział, że mam na ręku tego Rootborn Defensa, bo widział moją rękę, kiedy Night Terror zagrywał. Tak więc nie powinien tutaj atakować, no, ale zaatakował. Może chciał po prostu, żebym wyrzucił to teraz, a nie potem z ręki. Ja też tutaj troszeczkę w jakimś sensie błąd zrobiłem wcześniej, nie atakując tym Stoic Angelem, ponieważ no właśnie, powinienem atakować, a przeciwnik nie traci na tym zbyt wiele, ale ja zyskuję za to czas. I tutaj już w tym momencie grałem troszeczkę właśnie pod tym kątem, bo no mimo wszystko nie jestem w stanie się przebijać, nie jestem w stanie tutaj szczególnie nic zrobić. Liczę cały czas na to, że dobiorę tego zielonego splicera, który pozwala się regenerować. No ale niestety nie dobrał się i przeciwnik mógł mnie pingować tymi swoimi Rotwurmami, Falkenrath, no bo naprawdę fajne combo to jest. No i w tym momencie okazało się, że to przeciwnik jest pod presją czasu i mimo prób zabicia mnie z Falkenrath Nobla, po prostu nie dał rady, przegrywając przez czas. Przy czym wydaje mi się, że na Battlefieldzie też nie miał na tyle dobrej pozycji w tej chwili, żeby mnie zabić. Jesteśmy po bardzo ciekawym meczu. Muszę przyznać, że to był jeden z ciekawszych matchupów, które miałem, jeden z ciekawszych decków, które w ogóle w tym formacie widziałem. Bardzo spójny. Sultai Sacrifice, tak by go można było chyba nazwać. I tutaj widać na przykładzie tego deku, jak bardzo silny może być Falkenrath Noble. Możemy przejść do gry pierwszej rundy trzeciej.